Kiedy wróci, rolnik szuka żony. Jest data, ale nie wszyscy będą zadowoleni, jesienna oferta telewizyjna wciągnie nawet najwybredniejszych odbiorców. Polsat, TVP i TVN przygotowało masę powracających hitów i kilka ciekawych nowości. Walka o widzów rozpoczyna się już od pierwszych tygodni. Telewizja Polska wraca z hitem tego samego dnia co Taniec z Gwiazdami. Co wybierzemy? Jesienna oferta topowych stacji. Wracają hity TVP, TVN i Polsatu. Za nami oficjalne ramówki topowych stacji telewizyjnych, które przedstawiły już programowy rozkład jazdy na najbliższe miesiące. Przed nami kilka tytułów, za którymi tęskniliśmy całym sercem. Do TVN powracają takie hity jak M. Inaczej, MasterChef czy Asia Express. W nowym sezonie wyścigu po egzotycznych rejonach zobaczymy M. Inaczej, Gabi Drzewiecką i Jagnę Niedzielską, Martę Mandarynę Wiśniewską i Fabien Wiśniewską, Piotra Głowackiego i Agnieszkę Głowacką, Jacka Jelonka i Oliwiera Kubiaka oraz Olę Adamską i Ewelinę Adamską-Porczyk. W Polsacie za to pojawi się kolejna edycja hitowego Tańca z Gwiazdami. Produkcja robiła wszystko, by przebić poprzednią edycją. Tym razem na parkiecie zobaczymy m.in. Julię Żugaj, Filipa Bobka, Macieja Zakościelnego, Majkę Jeżowską oraz Olgę Bończyk. Gdyby tego było mało, do jesiennej oferty w TVP wraca Rolnik Szuka Żony. To już 11. Sezon uwielbianego przez widzów reality show. Oprócz wielkich powrotów na widzów czekają także nowości. Stacje w najbliższych miesiącach zaprezentują także kilka nowych tytułów. Czy mają szansę podbić serca widzów? Telewizja Polska stawia na teleturniej łączący pokolenia polskiego show biznesu. Cudowne lata będą sprawdzać wiedzę uczestników na temat popkultury z teraźniejszości i przeszłości. W roli gospodyni show zobaczymy Barbarę Kurdej-Szatan. Sporo nowości czeka też w Polsacie. Stacja rusza z własną śniadaniówką Halo, tu Polsat. Prowadzącymi zostali Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jerzyna, Maciej Rok i Agnieszka Chyży oraz Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Co więcej, Kasia Cichopek została gospodynią także nowego romantycznego show Moja Mam i Twój Tata. Nowe tytuły mają szansę zawojować serca widzów? Już na pierwszy rzut oka widać, że obie stacje robią wszystko, by przyciągnąć do siebie odbiorców. Kulminacyjny punkt oglądalności nastąpi już we wrześniu. Kto wybiorą widzowie? Obie stacje wyemitują swoje największe hity tego samego dnia. Konkurencja nie śpi. TVP wraca ze swoim hitem tego samego dnia co Taniec z Gwiazdami. Internauci już nie mogą doczekać się powrotu tanecznego programu. Ostatnia edycja niosła ze sobą sporo afer, a także emocji. Roxana Węgiel, która została finalistką, nawet podczas ślubu nie mogła obyć się bez wsparcia z programu Polsatu. Jesienna edycja tuż. Widzowie Polsatu mogą zobaczyć nowy sezon Tańca z Gwiazdami już w niedzielę, 15 września.
Pojawia się jednak dość spory problem. Tego samego wieczora na antenie Telewizji Polskiej zostanie wyemitowany pierwszy odcinek 11. Sezonu Rolnik szuka żony. To prawdziwy dylemat dla koneserów obu popularnych tytułów. Jedynym pocieszeniem może być fakt, że hit Polsatu zaczyna się o godzinie 19:55. Romantyczny program TVP ZA to rusza o 21:20. Odbiorcy będą musieli wtedy dokonać wyboru lub postawić na przeskakiwanie między stacjami. Na którą premierę czekacie bardziej?